Parkiet hali sportowej w Łagiszy przy szkole podstawowej nr 9 ponownie stał się areną ogólnopolskiego turnieju tańca towarzyskiego o puchar prezydenta miasta Będzina. Spośród będzińskich par bardzo dobrze zaprezentowali się m.in. Maja Terlikowska i Dawid Kuś, zajmując w swojej kategorii wiekowej drugie miejsce. Wszystko poszło dobrze? No nie, tak, raczej tak, znaczy samo poczucie jest dobre. O. Zawsze można coś poprawić, tak? Tak, dokładnie. Nie wszystko zrobiliśmy, ale myślę, że było dobrze. Co waszym zdaniem jest takiego magicznego, takiego ciekawego w tańcu? No dla mnie emocje, to wszystko, jak można zobaczyć te wszystkie najwyższe klasy, jak tańczą, jak można do tego dążyć. No, a dla mnie to, że naprawdę to jest sport, a ludzie tym żyją. W kategorii wiekowej do 7 lat uczniowski klub tańca sportowego Perfekt reprezentowali Emilia Kuś i Miłosz Różalski. Mali tancerze z Będzina zajęli pierwsze miejsce. Jak zaczęła się ta wasza przygoda z tańcem? Znaczy no, ja najpierw tańczyłam w tym budynku, ale balet. Potem mi się spodobał, jak brat mój tańczy, no i poszłam. Ja tak trochę miałem, ale na początek miałem się zapisać na karate, ale mama spojrzała, że na internecie jest jakaś strona do tańca. Zobaczyła na komputerze, no i poszliśmy. Sobotni turniej zakończyła gala tańca, podczas której gwiazdą wieczoru był Jan Kliment wraz z małżonką. Dziękujemy za zaproszenie w ogóle Będzina i jestem naprawdę wdzięczny, że w ogóle jesteśmy mogli tutaj z wami świętować takie fajne turnieje. Nie jest pan Polakiem, a stał się pan twarzą tańca w Polsce. To chyba satysfakcja, prawda? Myślę, że jestem twarzą na całym świecie, tak skromno, bo turniejuję ponad 20 lat, turniejowałem, ale myślę, że to jest świetne, że mnie... Że cię w Polsce pokochali. Pokochali, ale że mogłem zarazić też tancem i uśmiechem.